Chciałem, wiecie, dla was tylko live'ika, pogadać z wami, co tam porabiacie, jak się czujecie. No i TP, no nie? Więc sobie można sobie porozmawiać, spędzę teraz trochę z wami czas. Dobra. Siema, we, siema, siema. Piłem sobie, wiecie, miętę. Ja miętę piję, bo dzisiaj się trochę źle czuję. No i powiem wam tak, że mięta mi trochę pomogła. I na końcu, jak wiecie, to jest taka mięta, gdzie wsypujesz, to nie jest mięta w saszetkach, tylko po prostu taka mięta, że wsypujesz. No i to ci tak pływa, no ja w kubku. Zdrówka życzę, dobra, dzięki, dzięki. Nawzajem. Też tobie życzę zdrówka. Pewnie tak, Karolina, niestety. Siema, siema, Common Channel. Powiem wam tak, że kurczę, to jakbym się trochę czuł teraz w tej chwili, jakbym był w podróży, powiedzmy gdzieś w hostelu, hotelu. No i tak sobie, wiecie, robię live'ika, no nie, wieczorem, no nie, jak tam u was, rozmowy z widzami podczas podróżowania itp. itp. Spoko, Nisia, spoko. No niestety, Karolina, niestety. Niestety tak się dzieje, a tak się nie powinno dziać, no ja. No, klimacik, klimacik. Niestety jest źle, no ja dzisiaj. Dzisiaj to, co się dzieje, to jest tragedia. Naprawdę bardzo duża tragedia. Sorki, sorki, musiałem w grupie udostępnić live'ika. Mam nadzieję, że wszystko się na Ukrainie ogarnie, że w ogóle ta wojna się szybko skończy i będzie normalność, no nie? Że będzie normalność, wojna się skończy, no to wychodź, Remigiusz. Nikt cię tutaj nie trzyma. A po co w ogóle, wiesz, po co w ogóle piszesz, że jest nuga? Nie podoba ci się, no to po prostu wyjdź bez komentarza, no nie? Nikogo to nie obchodzi, no nie? Czy ci się to podoba, czy nie? Piszcie, jak tam u was, jak tam spędzacie dzisiejszy wieczorek. No chyba większość ludzi uciekło z Ukrainy w ogóle. Siema Julia, jak tam u ciebie? Bo u mnie wszystko dobrze. W sensie, no tam trochę się źle czuję, ale będzie dobrze. Jutro wstanę, to będzie o wiele lepiej. Wiesz co, Karolina, jak na razie to widziałem tylko helikoptery latające na Ukrainie. Nie widziałem bomb.
Bo ja po prostu i gdzieś tam jakieś, wiesz, relacje, no nie, to co ludzie mówili, no nie, widziałem, gdzieś tam jakieś filmiki widziałem, ale dobra, nie mówmy o tym, po prostu porozmawiajmy o czymś innym. Mi się o tym nie chcę porozmawiać. Nie chcę sobie, wiecie, psuć wieczorku. Co tam mam sobie wieczorek psuć? Plany na weekend? Nie mam planów na weekend. W sensie jutro robię sobie materiał dla Was, czyli nowy film na kanał. Mam nadzieję, że podróżniczy, więc po prostu jak będzie podróżniczy, to wtedy będę zadowolony, ale musi być dobra pogoda, co nie, bo jak będzie, powiedzmy, bardzo wiało, mocno wiało, jeżeli powiedzmy będzie padać, no to znowu będzie bez materiału na kanale, no nie? Mówię dobrze z kim, tylko pewnie ty tak to słyszysz. Uff. Mam nadzieję, że jutro będę miał lepszy dzień niż dzisiejszy. Jeszcze lepszy, co nie? U mnie ma być słonecznie. Mam nadzieję, że u ciebie też. No, też mam nadzieję. I w ogóle powiem wam tak, że ten telefon, co mam teraz, jestem z niego zadowolony, bo mogę robić materiały w 4K. No i oczywiście montować to tak, żeby to 4K nadal było, więc jest gites, więc jestem zadowolony, bo jak po prostu będzie lepsza jakość materiałów na kanale, co nie? No i z tego jestem mega zadowolony i powiem wam tak, że będą naprawdę vlogi super, będą vlogi mega, 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 mega fajne. No takie zwykłe, normalne vlogi, nie? Coś tam trzeba zrobić, coś na przykład naprawić. Gdzieś trzeba iść itp. No nie, takie wiecie, powiedzmy takie vlogi jak są na, nie wiem, jak sobie ludzie prowadzą, no nie, kanały, no nie, na przykład, no właśnie też chodzi o content podróżniczy i na przykład, nie wiem, trzeba posprzątać w domu, no to sobie takie coś zrobię, wiecie, no takie zwykłe vlogi. Mega mi się podobają vlogi z kanału Kiki Świat, czy tam taki jest Tomasz, co podróżuje po USA i to nagrywa. Siema Ary, siema, siema, co tam? Pozdrawiam Ary, pozdrawiam. Bo mi się nie chce rozmawiać na te tematy, nie chce mi się rozmawiać na temat wojny, bo to po prostu mam inny kanał na takie tematy i na tamtym kanale będziemy o tym rozmawiać, ale nie na tym. Tutaj skupmy się na zwykłej rozmowie, w ogóle tutaj rozmawiajmy o czymś innym, co nie? Po co sobie nerwy psuć? Bez sensu, wiecie, tak sobie nerwy psuć. U mnie no dzisiaj się źle czuję trochę, ale myślę, że będzie o wiele lepiej, będzie fajniej. No. Powiem wam tak, że jak właśnie mam taki zarost, no nie, to tak średnio wygląda, ale jak powiedzmy ten zarost będzie większy, że jak będzie większy, to wtedy lepiej wyglądam, ale jak jest taki mniejszy, to tak się. Tu tak średnio, średnio. A tak naprawdę wygląd nie jest ważny. Wyglądam dobrze. Jestem śliczny, jestem piękny, więc nie ma co patrzeć na wygląd. Puhaha. 1-0. Siema Majeczka, siema, siema. Ależ ja cię dawno nie widziałam. No nie widziałaś, nie widziałaś, bo ja sobie. Kiedy w ogóle był
ostatni podróżniczy odcinek 2 tygodnie temu jakoś, no nie? 2 tygodnie temu był chyba ostatni, albo 11 dni, 12 dni temu był ostatni film, no nie? Z wycieczki, więc. Czyli po prostu z kontentu podróżniczego. Siema Agnes, siema, siema. Pozdrawiam cię, dużo zdrowia ci życzę. Nawzajem, Agnes, nawzajem, nawzajem. Co tam u ciebie, jak ci minął dzionek? Dobrze mi minął dzionek. W sensie teraz to tak znowu się powtarzam, ale po prostu na wieczór się tak teraz się źle czuję. Gdzieś tam mnie z tyłu głowa boli, wiecie, taki ucisk jakiś dziwny, ale dobra. Ja tak zaraz idę do łóżka, obejrzę sobie jeszcze coś pewnie i wiecie, i no i pójdę spać. No, trzeba mówić o sobie w sensie pozytywnie, ale w ten zdrowy sposób, co nie? Nie, nie muszę, wiesz, po prostu dzisiaj pewnie przez to, że po prostu wypiłem trochę więcej energetyka niż można, czy coś takiego. Czemu masz Aleksu w nazwie, a czemu nie? Po prostu za dużo energetyka wypiłem. Ja mam tak zawsze, jak wypiję, wie, ten, jak kup... Ostatnio też właśnie kupiłem butelkę energetyka i za dużo tego wypiłem i właśnie tak się też ostatnio czułem przez to. Dziękuję, Majeczka, dziękuję. No to Agnes, nie przesadzaj. Najlepiej po prostu zerwij z alkoholem. Nie pij alkoholu, bo to bez sensu. No, ale powiem wam tak, że szykuje się nowy film z kontentu podróżniczego, więc jest gites i w ogóle już się nie mogę doczekać, aż zrobię ten materiał w 4K, zmontuję go i dodam na materiał, no nie? Najpierw muszę go nagrać. No właśnie, mam zamiar, bo trochę za dużo. No, ja nie piję, więc widzisz. Więc ja się dobrze, w sensie bardzo dobrze, no nie? Jak się nie pije. Pozdrawiam, Czarek, pozdrawiam. Trzymam kciuki za ciebie, dzięki. A ja za ciebie. Będą filmy z Lukasem? Nie wiem, Majeczka. Może będą. Może, może, może. Wow. Ale mi się trochę w głowie zakręciło, no nie? O. Nie, dosyć energetyków, no nie? Bo znowu gdzieś tam zacząłem pić energetyki i... Niestety tak właśnie przez nie się słabo czuję. Ale to minie, minie, minie. I będzie dobrze. U mnie jest chłodno. Na stację paliw po prostu przejeżdża dużo osób tutaj, tam. W ogóle kolejki po to paliwo. Dzisiaj w ogóle dwa karnistry gościu lał, bo teraz byłem z kolegą zatankować ten drugi samochód. No i on sobie tak otwiera, bo miał po prostu ten samochód, otwiera się tak. I miał gość dwa karnistry, no nie? I tankował, w sensie wlewał w te karnistry, w ogóle zapełnił te karnistry. No wiecie, o co chodzi. No i jeszcze sobie lał paliwo do samochodu, czyli jeszcze zatankował samochód, no nie? Jest to, ostatnio piłem energetyka z tydzień temu. I bardzo dobrze, Ukraina nie może się poddać, tylko Ukraina musi wygrać, wygrać musi. Siema Daw, co tam u ciebie Daw? Co tam, co tam, co tam? No spoko, spoko. Widziałem ciebie ostatnio, jak jechałeś na rowerze szybko. No to spoko. To gites. No właśnie, ja mam rower, na którym
Można jechać szybko. Bardzo dobry rower, tak wam powiem, naprawdę. Właśnie tak wam powiem, że jak nagrywałem ten odcinek, gdzie jechałem na Jeruzal, to był taki moment, że jak wracałem już z Jeruzala do Skierniewic, to był taki moment, gdzie na takiej prostej ulicy w ogóle tak przyspieszyłem, co nie, że wow, tą ulicę bardzo szybko pokonałem, tą drogę, tą prostą, no nie. No i gites. Jakieś urbexy? Nie, raczej nie. Na razie nie, po prostu na razie jest content podróżniczy. Chyba że tam na którymś odcinku trafi się jakiś urbex, no to wtedy się zrobi urbex, no nie? Ale jak na razie będę skupiał się na czymś innym w ogóle. Teraz na najnowszych materiałach podróżniczych będę skupiał się na czymś, żeby na przykład będzie jakaś rzecz, będzie coś, to tak, żeby wam o tym opowiedzieć, żeby dać historię o tym, tak? Żeby dać wam historię, no nie? O tej rzeczy, którą powiedzmy nagram, nie? Uważaj, bo YouTube ucina zasięgi przy długiej nieobecności. Chyba to jest prawda. Siema baby, jak tam u ciebie baby? Siema, 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 siema. Kiedy do Warszawy się wybierasz? Nie wiem, nie wiem. Chyba będą filmiki regularnie. Majeczka, myślę, że teraz codziennie będą filmy i codziennie będą live'y. Bo ostatnio długa przerwa, coś. No. Teraz to była przerwa 2 tygodnie, albo 11-12 dni, a wcześniej właśnie ostatni film, ten pierwszy, to był z tego co wiedziałem 2 tygodnie temu, więc naprawdę, no, przerwa była długa. Siema Okti, spoko, spoko, no, spoczko, no to spoczko, szpoczko. Tu, siema Okti. U mnie dobrze. W sensie trochę się źle czuję po energetyku, ale przejdzie. Przejdzie, będzie dobrze. Nie ma czym się martwić. Ej, może jeszcze coś tu? Dobra, jeszcze było trochę mięty, więc sobie dopiłem resztkę mięty. Aż coś mnie. Akurat co? Akurat myślałem. A, spoko, gdzieś spoko, spoko. No, dawno mnie nie było, długo mnie nie było, więc wiecie, no. Jednak te zasięgi są ucięte. Ale sobie poradzę z tym i będzie po prostu jeszcze lepiej. Poradzę sobie i teraz jak będę codziennie aktywny, to też właśnie myślę, że wszystkie właśnie vlogi i filmy będę rzucał przez laptop. Będę po prostu z telefonu wrzucał na laptop materiał i z laptopa będę sobie przesyłał filmy na kanał. No nie, bo wtedy mogę sobie przy przesyłaniu filmu na laptopie, wiecie, dodać miniaturkę, mogę sobie dodawać tagi, no nie? A to jest bardzo ważne, no nie? Żeby gdzieś ten film poszedł, żeby YouTube go gdzieś tam dalej zabrał. Odrobi się. Chyba na spokojnie. No odrobi się, odrobi się. Odrobi się spokojnie i będzie dobrze. Nie zapuszczam włosów. A tak dobrze wyglądam, tak. Więc wiesz.
przejmowanie się włosami to jest chyba jedna z najgłupszych rzeczy, które robią mężczyźni. Najgłupsza myśl, no nie, mężczyzn, to się przejmowanie włosami. Nie mam babyface, teraz wyglądam zbyt poważnie. Tak męsko, no nie. Jeszcze w tej koszulce to... W tej koszulce spoko wyglądam. Jest gites. Gites, gites, majonezik. No właśnie, po co się martwić wyglądem? Wygląd nie jest ważny. Na wygląd się nigdy nie patrzy. Bo jak się będziecie na wygląd patrzeć, to będzie to żenujące. Żałosne. Siema Dawid, siema, siema. Powiem wam tak, że chyba jutro będzie taki vlog na moim kanale. Taki vlog, wiecie, no siema kochani, bla bla bla. No dzisiaj po prostu no, takie pewnie ze sprzątania mojego pokoju. Pewnie taki vlog będzie, więc. Więc kit, majonez. Właśnie chodzi, wiecie, mi o to, żeby robić takie też vlogi. Nie wiem, czy znacie kanał Kiki Świat. Gdzieś tam właśnie oglądałem to Kiki Świat. No i podobają mi się jego vlogi, no nie? U niego się coś ciągle na tych vlogach coś dzieje, coś robi. I on nagrywa, wiecie, to swoje takie życie, no nie? Nagrywają i po prostu... No i gites. Nie wróci, baby. Content komediowy. Nie wróci, nie wróci. Ja już z tego wyrosłem. Ale kanał będzie szedł bardzo dobrze, więc. Więc git. Będą fajne materiały. A teraz, jak już wiecie, mogę nagrywać materiały w 4K. Więc git. Co, boś masz jakieś plany na swoje urodziny? Nie mam planów na urodziny. One są dopiero w maju. Wiem, ja już nie będę pił tych energetyków, bo masakra. Masakra, no nie. Masakra poty. Masakra to, jak się po nich obecnie czuję. Zaraz, ale co zaraz? Czekajcie, w ogóle. Dobra, jest. Zobaczcie sobie jakość. No, tylnią kamerą. I myślę, że tylnia kamera jest o wiele lepsza. Patrzcie, w ogóle. Jak wyostrzyło, widzicie? Radio wyostrzyło, a wszystko wokół jest rozmazane. Git, git. W ogóle ten telefon ma naprawdę bardzo, bardzo dobrą kamerę, więc... Bardzo dobry aparat, więc jest gites. Nie, ja już nie piję alkoholu. Odrzuciłem alkohol już ponad 2 tygodnie. Ponad 2 tygodnie, no ja nie piję. I bardzo dobrze. Trzeba... Co? Trzeba być wytrwały w tym, no nie? No jestem wytrwały w tym i... się idzie przez życie. Poczekajcie chwilę, 31% mam baterii, więc zaraz pewnie będę kończył live'ika. Fajnie, że jesteście, dobrze, że jesteście. I ten...
No i co? No i chcę wam powiedzieć, że tak jak wcześniej mówiłem, będzie materiał, niedługo film z kontentu podróżniczego. Jutro na pewno będzie jakiś tam vlogasek z domu, czy tam skądś. Na pewno będę na tym vlogu coś tam robił. Mam nadzieję, że interesującego, mam nadzieję, że ciekawego. Ja jeszcze nie kończę, nie kończę jeszcze, więc spoko. Nie kończę jeszcze. Klimat rancha. Pewnie Majeczka wróci, ale wiesz, w ten zdrowy, normalny sposób. Czyli bez alko. No. W ogóle mam super pomysły, no nie? Jeżeli chodzi o klimat rancha, jeżeli chodzi o właśnie takie klimaty, to mam super pomysł, ale musiałbym kupić gwoździe, w ogóle musiałbym znaleźć jakieś patyki lub jakieś deski. I najlepiej to deski, bo z desek da się coś fajnego, super zbudować. I chciałbym właśnie nagrać taki vlog, na którym robię coś z desek, no nie? Mam deski, mam gwoździe, mam ten młotek. No i chciałbym po prostu z tego coś sobie zbudować i zrobić z tego vlog i dodać taki właśnie vlog na kanał i coś super zbudować. No nie, coś fajnego, coś naprawdę interesującego. No nie, no baby, bez przesady. Spotkanie z widzami, bo nie, to dopiero pewnie na wakacje będzie coś tam. Pewnie na wakacje. Baby, pewnie tak. Jak się ma A w książeczce, to pewnie tak będzie. Trzeba będzie, że... Dobra. Piszcie tam, macie jakieś tam plany w ogóle. W ogóle te dwa. Ostatnio zauważyłem, że te dwa materiały z kontentu podróżniczego wam się bardzo spodobały. Co jestem mega zadowolony, bo te dwa materiały z kontentu podróżniczego były naprawdę fajne, tylko nagrywane były Samsungiem A10. No i tam no były momenty, gdzie po prostu ta jakość obrazu była gorsza, ale materiały fajne. Materiały super. Mam nadzieję, że będzie przez dłuższy czas. Zmieniłaś się na lepsze słowa. No, jeszcze mi do tego brakuje, no ja. Ale mam nadzieję, że będę się zmienił na lepsze i mam nadzieję, że ten content podróżniczy u mnie na kanale będzie się rozwijał, no ja. Właśnie te normalne vlogi, które planuję w ogóle. No, planuję bardzo dużo interesujących rzeczy robić na filmach, na vlogach, więc. Ale to już niedługo, to niebawem. Czekam, pamiętam, Urbexy były super. No, były super. Na pewno będą jakieś tam Urbexy, ale te normalne vlogi też będą fajne, też będą interesujące, więc spoko, więc luzik. No. No i szczerze wam powiem, że naprawdę jak przesyła się jakiś film na kanał, to najlepiej to przesyłać. Po prostu najlepiej z telefonu wrzucić materiał na laptop czy na komputer, tak na dysk i po prostu wrzucić film na YouTube przez laptopa czy przez komputer, bo tak jak wcześniej mówiłem, można wybrać sobie tę miniaturkę, można sobie własną ustawić, można tagi, czyli po prostu hashtagi, no ja. Po prostu, no. No i co? No i wtedy coś tam jeszcze pewnie można zrobić sobie ten. No, no bo tak to jak się wrzuca, to YouTube ten film gdzieś tam dalej promuje, więc gdzieś ten film potem o wiele lepiej leci, ten. Lata po YouTube. Może nie całym, ale
gdzieś tam już może ktoś znaleźć, no nie? Wpisując jakiś tam hashtag i powiedzmy, będzie mój materiał, kogoś zainteresuje, tak? Powiedzmy miniaturka, no i no wiecie, no i to tak. Piszcie, piszcie na czacie. Piszcie jeszcze, bo za niedługo kończę. Za chwilę pewnie kończę tego live'ika. Seba, ty zamykasz oczy, idź spać lepiej. Waldi, ja w ogóle tu masakrycznie się czuję. Nie jestem śpiący, tylko mam tutaj taki z tyłu głowy ból. W ogóle dzisiaj przez to jestem zmęczony, osłabiony jakoś. No i co, no i... Ale to właśnie przez to, że dzisiaj znowu wypiłem energetyka. A nie powinienem, no nie, nawet łyka złapać. Jeszcze jeden nałóg. W sensie to nie jest nałóg, tylko gdzieś tam znowu po 2 tygodniach, no ja znowu się napiłem energetyka. Muszę pamiętać zawsze, żeby lepiej nie pić. Ale dobrze, bo mam u siebie w pokoju wodę, więc po prostu teraz się napiję więcej wody. No i będzie dobrze. Dobra, kochani, ja już kończę tego live'ika. Dziękuję. Fajnie, że byliście na live'ie. Do jutra. Jutro się widzimy na vlogu. Jutro nagram super vlog na kanał. Pozdro. Kocham was.